Paderewski zrobił karierę bez precedensu, a właściwie dwie kariery, pisał Bernard Shaw. Nigdy nie słyszałem, by pianista został premierem. Po paryskim debiucie obwołany został lwem Paryża. Wkrótce Paderewski porwał sobą cały Londyn i został natychmiast sportretowany jako archanioł przez Bruce'a Jonesa. W Ameryce kult Paderewskiego stał się zwariowaną modą niepoddającą się rozumowi. Charakterystyczna sylwetka pianisty porywała wielotysięczne widownie i salonowych słuchaczy. Panie czatowały, by ściąć z jego głowy pukiel włosów. Grał chętnie. Rozdawał pieniądze na cele publiczne, wspierał biednych. Nazwano go czempionem wolności, bo walczył o niepodległość i demokrację. Królestwo Polskie od XVI wieku połączone było Unią z Wielkim Księstwem Litewskim. Wschodnie ziemie przejmowała rosnąca w potęgę carska Rosja. Dla Polaków żyjących pod zaborem Rosji, Austrii i Prus był reprezentantem dawnej świetności i kultury polskiej obok noblistów Henryka Sienkiewicza i Marii Skłodowskiej-Curie. Podróżował po świecie, nawet ekstrawagancko we własnej salonce, ale pamiętał, że urodził się pod Żytomierzem, gdzie nie było kolei. W sąsiednim Berdyczowie ślub z polską hrabianką Eweliną Hańską brał Honoriusz Balzac. I urodził się Józef Konrad Korzeniowski, przyszły angielskojęzyczny pisarz Joseph Konrad. Te ziemie należą dziś do niepodległej Ukrainy. Ignacy Jan Paderewski pochodził z ubogiej szlacheckiej rodziny zarządcy majątków na Podolu. Matka zmarła w rok po jego urodzeniu. Do Warszawy na studia przywiózł uzdolnionego syna ojciec i pozostawił pod opieką wytwórców fortepianów Kerntopfów. Instytut Muzyczny, w którym studiował Chopin, przyjął chłopca bez egzaminu. Grał w orkiestrach na różnych instrumentach, był profesorem w klasie fortepianu, komponował muzykę opartą na folklorze. W Krakowie, po śmierci swej studenckiej żony, ujawnił swoje wielkie możliwości twórcze, zdobywając fundusze na dalsze studia. Wystąpił u boku znanej w świecie artystki teatralnej Heleny Modrzejewskiej, która również karierę artystyczną zawdzięczała talentowi i tytanicznej pracy. W Berlinie wszedł w świat ludzi sztuki. Tajniki gry fortepianowej zgłębił w Wiedniu u znanego pedagoga Teodora Leszetyckiego, który dostrzegając iskrę talentu, silną wolę i pracowitość ucznia, udzielił mu lekcji gratis i pomógł w doborze repertuaru. Znany menuet Paderewskiego włączyła do swego repertuaru żona profesora Aneta Jesipow, przyczyniając się zarazem do paryskiego debiutu pianisty. Jeśli o sztukę chodzi, pisał Stendhal, sławę zdobywa się tylko w Paryżu. W marcu 1888 roku Paderewski stał się sensacją sezonu, zdobył sławę wirtuoza fortepianu, pozyskał przyjaźń sławnych artystów i przedsiębiorców. Camille Saint-Saëns, któremu wtórował Gounod, wołał geniusz, grający również na fortepianie.
Recenzenci obwołali Paderewskiego lwem Paryża. W Londynie ten przydomek zraził najpierw słuchaczy. Bernard Shaw uznał jednak Paderewskiego za największego pianistę swego czasu. Tom Brown opatrywał recenzję karykaturami artysty. W salonach jednał sobie Paderewski artystów i polityków nienagannymi manierami. Pozycję towarzyską ugruntował występem przed królową brytyjską Wiktorią. Królowa zanotowała: artysta z głową w płomiennej aureoli. Laurence Alma Tadema pozostawił nam malarski wizerunek pianisty. Muzyka winna krzesać ogień z ducha ludzi, pisał Beethoven, którego muzykę Paderewski miał w repertuarze. Dynamiczna Ameryka roku 1891 uzyskała w Paderewskim atrakcyjną indywidualność. William Steinway, angażując mistrza tonów, zdobył nowatora do produkcji nowej generacji fortepianów. Dając 107 koncertów podczas morderczego tournée, Paderewski, jak pisał New York Daily Tribune, stał się modą, przyćmił sławy dotychczasowe i wytworzył nowe wyobrażenie o muzycznej sztuce estradowej. Paderewski osiadł w Paryżu, sprowadził tu swego sparaliżowanego syna, komponował nowe utwory i utrzymywał stałą więź z krajem ojczystym. W Warszawie jego fantazja polska wywołała entuzjazm słuchaczy i recenzentów. Dziękczynne teksty pisali Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus w imieniu różnych biedaków, którym ofiarował olbrzymie honorarium 13 tysięcy rubli. Wziął ślub z Heleną Rosengórską, byłą żoną swego kolegi skrzypka i zamieszkał w szwajcarskiej willi Rion-Bosson koło Morsz. Willę z widokiem na jezioro genewskie i Alpy, opasaną parkiem, wzbogacał dziełami sztuki z różnych krajów. Chcąc dać przykład rodakom, jak wygląda wzorowe gospodarstwo rolne, zakupił dwór w Kąśnej pod Krakowem w austriackim Zaborze. Słuchamy fragmentu wariacji i fugi Esmol z dorocznego festiwalu muzyki Paderewskiego. Paderewski ofiarował swym wielbicielom trzyaktową operę Manru, opartą na powieści Józefa Kraszewskiego Chata za wsią. Wystawiły ją Königliches Opernhaus w Dreźnie, Teatr we Lwowie i nowojorska Metropolitan Opera pod batutą Waltera Damrosza ze znanymi w Ameryce polskimi solistami.
Lwów przyznał Paderewskiemu pierwszy uniwersytecki tytuł doktora honoris causa. Takie tytuły nadało mu 8 innych uniwersytetów świata. Kolejne podróże odbywał Paderewski z żoną. Do Afryki i Ameryki Południowej, na Hawaje i Kubę, do Australii i Nowej Zelandii. Wszędzie, jak w sali Sydney Town Hall, biały orzeł przypominał o polskości artysty. Dla córki Alma Tademy Paderewski był ideałem znikającym z Londynu na koncerty do Rosji. Dla księżnej Baluki de Brancovan drogim czarodziejem. Dla studenta Herberta Hoovera, późniejszego prezydenta, dobroczyńcą opłacającym deficytowy koncert. Niemców zaskoczył finansowaniem pomnika Beethovena. Ludzi wybitnych zdumiewał erudycją. Ufał publiczności, gdy w jednej sali grał, a w drugiej szła opera Manoru. Paderewski zadziwił Amerykanów, gdy całe honorarium, 4,5 tysiąca dolarów z koncertu z bostońskimi filharmonikami, przeznaczył na budowę łuku Waszyngtona w Nowym Jorku. W Polsce zapoczątkował kult Chopina. Gdy w Żelazowej Woli, miejscu urodzenia Chopina, rosyjski muzyk Milij Balakiriew alarmował opinię publiczną o zaniedbaniach, Paderewski sfinansował budowę pomnika w Żelazowej Woli, tworzenie tam muzeum i pokrył koszt pierwszego koncertu. Później w Łazienkach Królewskich uczestniczył w budowie pomnika Chopina, który dał asumpt do organizowania konkursów chopinowskich. Wspomagał budowę Filharmonii Warszawskiej. I stał się współwłaścicielem luksusowego hotelu Bristol. W Krakowie dał pretekst do manifestacyjnego spotkania Polaków z trzech zaborów. W 500-lecie zwycięskiej bitwy króla Jagiełły pod Grunwaldem ufundował kosztem 360 tysięcy franków szwajcarskich monumentalny pomnik praojcom na chwałę, braciom na otuchę. Wojna niesie nieszczęścia. Uciemiężonym ludom daje nadzieję na wolność. O wojnę wyzwoleńczą modlił się poetycko Adam Mickiewicz na emigracji we Francji. Najpierw ojczyzna, potem sztuka, mówił Paderewski, porzucając karierę artystyczną na rzecz pracy społecznej. Organizuje akcje niosące pomoc cierpiącym rodakom i innym ludom. W szwajcarskim Vevey zakłada z Henrykiem Sienkiewiczem Komitet Pomocy Ofiarom Wojny. W wolnych krajach Zachodu werbuje przyjaciół do działań pomocowych. W Londynie dostaje poparcie przedstawicieli rządu, ludzi z różnych sfer i pisarza Rudyarda Kiplinga.
W Ameryce konsoliduje 4-milionową Polonię. Apeluje do serc Amerykanów o pomoc żywnościową dla głodujących. Wygłosił 340 przemówień. Dał 300 dobroczynnych koncertów. Ziszczeniem marzeń i działań stał się 13 punkt proklamacji prezydenta Woodrowa Wilsona, domagający się odrodzenia Polski z dostępem do morza. Podbudowany oficjalnym poparciem Ameryki, komponuje hymn niepodległościowy Leć Orle Biały. Zachęca rodaków, by wstępowali do tworzonej we Francji Armii Polskiej generała Józefa Hallera. Listopada 1918 roku. Koniec wojny i początek niepodległej Polski. Na krążowniku brytyjskim Concorde symbolicznie przez Gdańsk Paderewski wraca do Polski. Jego pojawienie się w Poznaniu wywołuje powstanie przeciw pruskiemu zaborcy. Ziemia Wielkopolska łączy się z Polską. Owacyjnie wita go Warszawa, przyznając później honorowe obywatelstwo stolicy. Naczelnik państwa Józef Piłsudski powołuje go na prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych. Dzięki przyjaźni z Herbertem Hooverem i pułkownikiem Housem dostaje pomoc dla wygłodzonych ludzi i zniszczonego kraju. W uroczystym orszaku po mszy w katedrze świętego Jana premier Paderewski i naczelnik Piłsudski przybyli do Sejmu. Na konferencji pokojowej w Wersalu Paderewski i Roman Dmowski uzyskali korzystne warunki, ale krzywdą było uznanie Gdańska za wolne miasto. Nie rozumieli polskich aspiracji premierzy brytyjski David Lloyd George i Francji Georges Clemenceau, który dziwił się: król pianistów premierem? Cóż za upadek. Prostolinijny artysta nie sprostał politycznym rozgrywkom i zrezygnował z urzędu, pozostając okresowo delegatem w Lidze Narodów. Osiadł w Rion-Bosson i tylko jeszcze raz odwiedził Poznań, przyjmując godność doktorską Uniwersytetu Mickiewicza, bo jak pisano, nic od Polski nie chciał i nie wziął. Dla podratowania zdrowia Paderewski zakupił rancho Paso Robles w Kalifornii i zapoznawał się z uprawą winorośli. Słuchamy fragmentu sonaty Esmol. Gra Karol Radziwonowicz. Thank you.
Publiczność przypomniała sobie o mistrzu fortepianu i Paderewski wznowił koncerty z wielkim powodzeniem. W Nowym Jorku grał w towarzystwie Waltera Damrosza, z którym debiutował w 1891 roku. Pozostał też filantropem. W 1932 roku 50 tysięcy dolarów z koncertu dla 16 tysięcy słuchaczy przeznaczył na cele charytatywne. $30 tysięcy ofiarował weteranom wojny i grał na pomoc uciekinierom żydowskim z Niemiec. Do Paryża artysta wracał jak do swego dawnego domu z odznaczeniem Legii Honorowej. W Rion-Bossons przyjmował muzyków, działaczy z Polski i gości ze świata. Za liczne zasługi Morż przyznało mu honorowe obywatelstwo. I wreszcie Paderewski zgodził się na spisanie pamiętników przez znaną aktorkę i pisarkę Mary Lowton, która uzyskała wpis do przedmowy od Bernarda Shawa. Zaakceptował też rolę wirtuoza fortepianu w filmie Lothara Mendesa Sonata Księżycowa. Widzów ciekawi, czy pani Binky Stewart z tej sceny filmowej jest gdzieś w świecie i pamięta tego poloneza. Paderewski był najwybitniejszym wykonawcą muzyki Chopina. Opracowywał pierwsze wydanie jego dzieł. Podczas 20. tournée i 50-lecia przyjazdu do Ameryki przyjmowany był z wielkimi honorami. Prezydent Franklin Delano Roosevelt pisał: poważanie i miłość, które pana otaczają, są tylko cząstką należnej sławy. Kieruję życzenia do artysty, patrioty, gorącego obrońcy wolności. Podczas ostatniego koncertu zasłabł i wrócił do Rion-Bossons. Po napaści Niemiec na Polskę potępia agresję i wspiera emigracyjny rząd generała Władysława Sikorskiego. W Paryżu przyjmuje prezydenturę Rady Naczelnej Parlamentu Polskiego na emigracji. Przemawia do braci rodaków w kraju pod okupacją niemiecką. Pomni na wszystkie krzywdy doznane. Pamiętni niezliczonych zbrodni popełnionych z iście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Po upadku Francji Paderewski przez Hiszpanię udał się do Ameryki.
Na Florydzie spotkał generała Sikorskiego. Przemawiając na wiecu w Oak Ridge, zaziębił się. Zmarł w nowojorskim hotelu Buckingham 29 czerwca 1941 roku. Pochowany został z prezydenckim ceremoniałem na cmentarzu waszyngtońskim Arlington, do czasu, gdy będzie go mogła przyjąć wolna Polska. Jego serce przechowuje Kościół Polski w Doylestown. Pomnik artysty odsłonięto w Warszawie w roku 1985. Prochy Paderewskiego, odznaczonego wojskowym orderem Virtuti Militari, przywieziono do Warszawy w roku 1992, po przemianach ustrojowych, bo układ podpisany w Jałcie przez Stalina, Churchilla i Roosevelta, niweczący dzieło prezydenta Wilsona, skomplikował los Polski. Zasługi artysty, polityka były pomniejszane, topione w studni zapomnienia. Nie było zwyczajowego portretu trumiennego. Rodacy i goście zagraniczni nie widzieli sylwetki mistrza o lwiej czuprynie. Na zamku i w katedrze żegnali Paderewskiego prezydenci Polski Lech Wałęsa i specjalnie przybyły z Ameryki George Bush. Po nabożeństwie odprawionym przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa Paderewski został pochowany w katedrze świętego Jana w sąsiedztwie Henryka Sienkiewicza i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ślady Paderewskiego widoczne są na starym mieście, gdzie mieszkał, w Zamku Królewskim, w którym bywał, na całym trakcie królewskim. W hotelu Bristol zachowano jego apartament. Studiował w Zamku Ostrockich. W Parku Ujazdowskim stoi jego pomnik. W Łazienkach Królewskich z pomnikiem Chopina, którego budowę wspierał, jest jego muzeum z salą koncertową. Sekretarz stanu za prezydentury Woodrowa Wilsona, Robert Lansing, pisał: w pamięci wszystkich żyć będzie dwóch Paderewskich, mistrz tonów i polski mąż stanu. Pamięć jest naszą powinnością i bogactwem.